Jesteśmy w kuluarach gali XTBK z Wukoloseum. Dwa ze mną, redaktor portalu Antyfakty, Łukasz Ekiert. Siemano. Cześć. Witam, witam serdecznie, witam. Rozumiem, że w charakterze dziennikarza po troszeczkę ponagrywać i troszeczkę podpatrzeć, bo wydarzenie raz na 6 lat, myślę, że warto też na to spojrzeć z tej strony. Kurczę, pierwsze KSW Koloseum oglądałem zza monitora, przed monitorem oczywiście, nie zza monitora, przed monitorem. Teraz jestem tutaj, jak wszedłem na Stadion Narodowy, jak zobaczyłem całą otoczkę, te 50 tysięcy ludzi, no opadła mi kopara po... Do samej ziemi szczęka mi opadła. Jakbyś to porównał do gal freakfightowych, które również w ostatnim czasie są bardzo widowiskowe? Ciężko porównać, bo tu jest jednak ten obiekt, wiesz, ponad 50 tysięcy ludzi. Fame, High League, Prime, no, robią gale na znacznie mniejszych obiektach, 15-12 tysięcy, więc ciężko to porównać. Myślę, że jak Fame zrobiłby dobrą kartę, wypełniliby Stadion Narodowy, to też byłoby show, duże show. Uważasz, że w przeciągu najbliższych 3 lat taka sytuacja może nastąpić? W przeciągu 3 lat? Tak, na pewno. No właśnie, no bo teraz na rynku porobiło się dosyć ciekawie, bo tak, High League przynajmniej na jakiś czas tam wypada. Prime MMA, zobaczymy co z tym będzie, bo... Prime ma teraz test. Mhm. Czy poradzą sobie z tym, że na rynku zrobiło się duże miejsca, czy nie udźwigną tej presji? Bo jak nie udźwigną, to wtedy będzie dopiero ciekawie, bo wtedy Fame będzie miał monopol. A wiadomo, że w każdym biznesie monopol nie jest dobry, ponieważ no, troszkę się człowiek, jak to mawia klasyk, rozleniwia. W której federacji według ciebie najlepiej czułby się Marcin Najman? Bo High League to było taki złoty Marcin środek. Marcin Najman, przepraszam, że ci przerwę, ma, jeśli nie powstanie nowa federacja, ma związane ręce, no bo kasy już nie chce Najmana Marcina w Prime'ie. No a Boxel nie chce Marcina Najmana w Fejmie, więc Marcin ma duży problem, chyba że sam coś stworzy. Znowu wrócić do sportowej federacji, taką jaką jest KSW? Nie, no to już chyba, to już za późno. Sam też mówi, że już nie te lata, nie te zdrowie, więc nie ma mowy. No, podobno mówi się w kuluarach o trzeciej federacji, coś Leksy ma stworzyć, zobaczymy. Może ty coś stworzysz? Tak, Royal Division z Tomkiem Olejnikiem, no. Stworzymy. Poruszyliśmy temat Royal Division. Jak to wygląda z twojej strony? No bo jakiś czas temu opublikowałeś oświadczenie dotyczące i Royal Division, i sytuacji z pozwem od pana Jacka Murańskiego. Jak ta sytuacja kształtuje się na dzień dzisiejszy? Ale że z Royal Division co? Nie opublikowałem nic. Opublikowałeś w tym samym momencie, kiedy Jacek Murański wystosował informację na portalu Salony24 i w tym samym materiale poruszyłeś temat Royal Division, że od nich nie wpłynął jeszcze do tej pory żaden pozew. Tak, to w takiej żartobliwej formie, że pozew, tak? Że miałem dostać pozew od Tomka Olejnika, od Royal Division i ten sam case pozywa mnie Jacek, a pozew do tej pory nie doszedł, więc tak w żartobliwy sposób to przedstawiłem. Wywiad z panią z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Prokurator. Z panią prokurator. No to tak naprawdę źródło informacji, tam jest jasno powiedziane, że pozew przeciwko Nitro, przeciwko tobie, nie wpłynął. Znaczy, w prokuraturze nie o mnie była mowa, tak, tylko była o... Informacja z lutego. To tylko o Nitrze, to faktycznie ten paragraf 202 kodeksu karnego no nie dotyczył Nitra. Żadne postępowanie się wobec Nitra, jeśli chodzi o tę sprawę, nie toczy, no bo o to chodziło, bo Jacek mówił, że Nitro jest, że toczy się śledztwo, jeśli chodzi o tam czyny na P. Nie będę mówił, bo trzeba będzie wypikać, każdy wie o co chodzi. I to było przedmiotem tego śledztwa, zdaniem Jacka. Coś takiego nie miało miejsca, więc może toczy się śledztwo, bo nie wiem, ukradł drożdżówkę, bo nie skasował biletu, bo źle zaparkował samochód, bo może zrobił x innych rzeczy, ale chodziło o to, o ten obrzydliwy czyn, o który pomówił Jacek i tego nie ma. I Jacek Murański kolejny raz się zdyskredytował w oczach społeczeństwa. Ale na ostatniej historycznej już konferencji High League'a, przynajmniej na jakiś czas ostatni, Jacek Murański poruszył temat, że ty źle sformułowałeś pytanie do pani prokurator. Nie, ja bardzo dobrze sformułowałem pytanie, ponieważ Jacek Murański oskarżał, powiedział, że toczy się śledztwo o rzecz A. Ja o tą rzecz A zapytałem, bo tak... chodziło o to. A toczy się inne śledztwo? Może się toczyć, oczywiście. Ale chodziło o coś obrzydliwego, o ten czyn z artykułu 202. I to ustaliłem, że takiego śledztwa nie ma i to było najważniejsze w tym wszystkim, bo potem Jacek mówi, że źle zapytałem, może się to coś innego, on tam zaczął inne artykuły przywoływać, to tak samo, nie wiem, ja powiem, że ty zrobiłeś coś złego, ty powiesz, że nie zrobiłeś, a ja wtedy powiem, ale ty zrobiłeś, nie chodziło mi o to, chodziło mi o to i o to. To co ja mam teraz, wiesz,
sprawdzać każdą rzecz, nitro, nie wiem, splunął na chodnik, czy dostał mandat za wrzucenie papierka przez okno, no bądźmy ważni. Chodziło o to, to sprawdziłem, Jacek Murański kolejny raz pomówił niewinną osobę, kolejny raz skłamał, no i kolejny raz stał się jedną z najbardziej niewiarygodnych osób w polskim internecie i to też widzą ludzie. No, on powiedział, że nie pamiętam dokładnie jakiego określenia użył, coś w stylu wrocławskie skowronki? Wróbelki. Wróbelki, no to jesteś nawet lepiej poinformowany ode mnie. Wrocławskie wróbelki mu przyśpiewały, że takie śledztwo się toczy, więc tu jest słowo przeciwko słowu. Nie słowo przeciwko słowu, bo ja poszedłem do pani prokurator i pani prokurator powiedziała, że takie śledztwo się nie istnieje, więc nie jest słowo przeciwko słowu, tylko jest dowód, fakt, który ja ustaliłem na kanale Antyfakty, jest fakt. Jest pomówienie Jacka Murańskiego, więc możesz sobie sam zrównoważyć, jest waga. Tu są słowa Jacka, a tu jest prawda, tu jest prawo, jest prokuratura, która mówi, że takie śledztwo nie istnieje. To jak to wygląda na dzień dzisiejszy, no bo konferencji Heiliga mieliśmy kilka tygodni temu? Dalej nie ma tego śledztwa, nie ma, coś takiego nie istnieje, no Nitro nigdy nie było to oskarżone, nigdy nie był, Jezu, jakby toczyło się takie śledztwo, to Nitro byłby wezwany, Nitro musiałby złożyć jakieś wyjaśnienia. Może by został nawet zatrzymany. Nic takiego nie miało miejsca. Czy uważasz, że to jakoś miało wpływ na to, że zamknęli mu kanał na YouTubie, że ta sytuacja w ogóle na to jakaś wpłynęła? Bo... Ciężko mi się wypowiadać, bo nie jestem ekspertem, ale mogło mu to zrujnować reputację. Facet ma syna, który chodzi tam do szkoły czy do przedszkola. To jest straszne. Co, jak to się mogło w ogóle skończyć? To w ogóle nie chcę o tym myśleć. Analogiczna sytuacja jak z Wielkim Bu. Po publikacji materiału na kanale, nie wiem, ale się dowiem, też był pewnego rodzaju hejt na Patryka Masiaka. Znaczy nie śledziłem tego, ale no nie, to nie można tego porównać, bo to jest jednak pomówienie obrzydliwe w stosunku do Nitra. No właśnie, czy chcesz coś w tej sprawie dodać, czy sytuacja zostaje na dzień dzisiejszy bezzmienna, tak jak mówisz? Wiesz co, myślę, że twoi widzowie, jeśli mają ochotę, mogą wejść na kanał Antyfakty, sprawdzić sobie te materiały i te materiały na pewno dadzą obraz postaci, jaką jest Jacek Murański, bo tylko o to mi chodzi. Ja nie narzucam nikomu zdania, każdy po obejrzeniu tych materiałów może sobie sam wyrobić zdanie na temat Jacka Murańskiego. I w której ty federacji byś teraz go widział, kiedy organizacja... Nigdzie, że nigdzie go nie zobaczymy, jeśli ma być szczery. Dobra, no to ja ci dziękuję za ten wywiad i do następnego. Dziękuję, pozdrawiam was wszystkich. I na kanał Antyfakty zapraszam. Oj, bardzo dziękuję i na kanał TV Foto też. Dziękujemy.